A więc witam was już w drugim wywiadzie. Dzisiaj porozmawiamy sobie z Ziemniak TV. Witam serdecznie. Pierwsze pytanie, które się nasuwa. Dlaczego ziemniak? Dlaczego ziemniak? Tak już wyszło. Spójrz na mnie, spójrz na mój kolor, na fakturę, na kształt, co zawsze powtarzam w swoich nagraniach. Cała sytuacja zaczęła się jeszcze w gimnazjum, kiedy zacząłem rysować takie małe ziemniaczki, takie małe potworki, które miały swoją historię, swój świat, swój kraj, walczyły z pomidorkami. I było cały Ziemniaksland i tam była Ziemsylwania, Los Ziemniakos, był Mont Ziemniakest jako góra, rzeczka, był lasek pełen lasek, a na dole był Popcorngrad, czyli osada pomidorków, które przypłynęły z południa po to, żeby zwalczyć ziemniaczki, dlatego że ziemniaczki miały kraj bardzo zasobny w surowce naturalne. Wszystko to pieniądz. To chodzi o pieniądze. I koniec, tak? Okej. Okay. To drugie pytanie. Masz jakiś pomysł na kanał dalej, żeby to tak ładnie rozwinąć? Nie wiem, jakieś nowe serie, coś takiego? Myślę w tym momencie, żeby tak naprawdę trend, który się powtarza za granicą, na zagranicznym YouTubie, przenieść. Profesjonalizację ogólnie nagrań na YouTubie, czyli wykorzystywanie wielu kamer, wykorzystywanie tak naprawdę profesjonalnego sprzętu, typu właśnie mikrofony krawatowe, czy inne tego typu zabawy, jak lightcamy, slidery, po to, żeby móc serwować kanał, który będzie związany niejako z podróżami, ale będzie on realizowany w taki sposób bardziej zaawansowany. Mam nadzieję, że mi się to uda. Zobaczymy. No liczę na to, bo ogólnie bardzo fajna jest jakość twoich materiałów pod względem i montażowym, i jako technicznym. A drugie pytanie ogólnie, skąd miałeś pomysł na to, żeby cały kanał zacząć? Powiem ci tak, moja ogólnie przygoda z nagrywaniem zaczęła się o wiele wcześniej, zanim powstał mój ostateczny kanał, dlatego że nagrywałem wiele krakowskich zespołów, m.in. Ostatni w Raju, Mijał, w Łodzi było. Różne zespoły nagrywałem, przez co szkoliłem się niejako, w jaki sposób operować kamerą, a pewnego dnia stwierdziliśmy, że zaczniemy z chłopakami nową serię, która będzie się nazywać Kapitan Wódeczka. Dlaczego Kapitan Wódeczka? Były to relacje z imprez mocno zakrapianych, nie wiem czy mogę mówić czym, ziołami, balsamem kapucyńskim i ogółem z tego się w ogóle wzięła sama nazwa Ziemniak TV. Do mnie każdy mówił ziemniak. Wcześniej miałem swoją stronkę Rola Ziemniaków, gdzie wrzucałem jakieś różne swoje photoshopki i inne tego typu rzeczy. Natomiast później jak powstało już Ziemniak TV, to poszło za ciosem. No i powstały przyrodnicze niejako programy, tylko dlatego, że ogółem lubię chodzić, lubię podróżować, lubię zwiedzać miejsca, w których mało osób jestem w stanie spotkać. Bardzo niegramatyczne to było, ale mój kanał jest bardzo mało gramatyczny. Jestem informatykiem. Okej. Okay. A takie już ostatnie pytanie. Co sądzisz o tej imprezie? Jak to będzie według ciebie wyglądać? Nie wiem, masz jakiś na nią plan? Jakąś masz inną wejściówkę, coś takiego? Masz opowiedzieć? Tak więc okazało się, że dostałem żółtą wejściówkę. Co oznacza, że jestem youtuberem. Przynajmniej tak tutaj piszę. Co mi się trochę zasłoniło, ale jestem youtuberem. I mam nawet koszulkę Ziemniak TV. Mogę nawet z tyłu pokazać. Jest Ziemniak TV. Ziemniak TV. Tak naprawdę bardzo spontanicznie wyszło to, żebyśmy ja plus Pączek. Pączek, chodź się tu pokaż. Pączek, to jest nasz człowiek z Zatoki. Zobaczcie, jak dumnie reprezentuje kanał Ziemniak TV. Dokładnie. Nawet wystoję tyłem. Tak, jest kolorowe logo. I teraz. Co nas pokusiło w ogóle do tego, żeby się tutaj spotkać? Sam nie wiem, ciekawość, zobaczenie tych wszystkich ludzi, dlatego że w konkursie Można Inaczej, w którym udało mi się dosyć daleko zajść, udało mi się porozmawiać z wieloma z tych performerów, którzy są teraz tutaj i mam nadzieję, że niektórzy mnie jeszcze poznają. Kazu! Okej, okay, tak więc dzięki za wywiad. Dzięki. Złapajcie jeszcze po imprezie, żebyś mi opowiedział swoje wrażenia. Jestem jak najbardziej za. Okej. Z miejsca zdarzenia wywiadu udzielał Ziemniak i Max. Max byś powinien pierwszy, bo to on zadawał pytania, a ja byłem jedynie gościem w jego programie. Dzięki wielkie.